Wycinka drzew przy ulicy Broniewskiego. Celem działań prowadzonych na zlecenie gminy Wałbrzych jest powiększenie parkingu. Zdjęcia nadesłała nasza czytelniczka. Jak wynika z informacji, które udało nam się uzyskać od zastępcy dyrektora Zarządu Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu Bogusława Rogińskiego, w tym miejscu powiększany jest parking. Obecnie trwa przebudowa ulicy Wiszwalda i Naukowskiej, pierwszy etap. W ramach tego ma być przebudowana część tych ulic oraz wybudowany parking w okolicach szkoły. Prace prowadzone są na zlecenie gminy Wałbrzych i jak informuje Bogusław Rogiński, wycinka drzew jest prowadzona legalnie.